Polscy uczeni z fizyki i chemii profesorowie Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie skroplili tlen. Zastosowali jako środek oziębiający etylen wrzący w temperaturze minus 136 stopni Celsjusza, oblewający kapilarę szklaną, w której tlen pod wysokim ciśnieniem zaczyna się skraplać. Ciekły tlen jest używany w napędach rakietowych, które ukształtowały naszą obecną cywilizację. Satelity umożliwiają komunikację z każdym zakątkiem świata, a w przyszłości może nawet kolonizację innych planet.